Dobry wieczór. Piotr Surmaczyński z Londynu na żywo, a 30 minut piachu odpalamy klepsydrę. No i dzisiaj bardzo poważny, bardzo ponury, bardzo ciężki temat. Będziemy rozmawiać o zamordowanym, zabitym, zakatowanym 8-latku z Częstochowy. Wydaje mi się, że będziemy w stanie poruszyć tematy, które nie są jakby w bieżącym dyskursie politycznym w tej chwili, społecznym, bo to jest temat, który wielu porusza, ale chciałem spojrzeć na to w inny sposób. Rozmawiać ze mną będzie dzisiaj, wspólnie ze mną będzie komentować Stanisława Skłodowska z Warszawy, z którą zobaczymy się już po czołówce. Teraz zobaczcie czołówkę i za chwilę już Stasia i ja porozmawiamy o tym tragicznym wydarzeniu. Dobry wieczór jeszcze raz. Jest ze mną już Stanisława Skłodowska z Warszawy, właściwie spod Warszawy, aktywistka opozycji ulicznej, członkini Lotnej Brygady Opozycji, a przede wszystkim bardzo, bardzo fajna dziewczyna, kobieta. Witamy cię, Stanisławo. Zanim zaczniemy poważne rzeczy, zobacz Piotrze, jaką mam koszulkę, dostałam od dziewczyn moich przyjaciółek i tu jest, bo tam dołu nie widać, tu jest napisane Boska, a na dole jest Stasia. Ja tylko mogę potwierdzić, z całą pewnością jestem po prostu Stasią. Stanisławo, dzisiaj no, bardzo poważny, bardzo przykry temat. Tak. Śmierć tego małego Kamilka, 8-latka zamordowanego. Coraz więcej wiemy rzeczy. Wiemy, że nawaliły służby, ale czy do końca tego nie wiem. Chciałem tylko powiedzieć, że takie rzeczy nie są charakterystyczne tylko dla Polski. Ja sam zobaczyłem statystyki Wielkiej Brytanii. W 2013 roku, przepraszam, w 2022 roku w Wielkiej Brytanii 69 dzieci poniżej 13 roku życia zostało zabitych w domu z różnych powodów. No takie rzeczy niestety się zdarzają na całym świecie, ale to, co się zdarzyło w Polsce, wydaje mi się jakby jak krew w piach po prostu. Ci, którzy rządzą tym krajem, ta junta Kaczyńskiego kompletnie nie zrozumiała, co trzeba zrobić, w czym jest problem, co się dzieje. Jak ty to odbierasz? Jak ja to odbieram? Wczoraj posłałam Monice, odwołując nasze wczorajsze spotkanie ze względu na dzisiejsze planowane wydarzenia, ja tylko coś przeczytam, bo nie wiem, czy to zdążyłeś przeczytać. I zgadnij, kto to powiedział. W niektórych życiowych sytuacjach zastosowanie kary fizycznej, kary cielesnej bywa nieodzowne. Konieczność stosowania tego rodzaju kar wydaje się być oczywista. Bene amat bene tamtego, bo nie umiem, rozumiesz? Czyli kto kocha naprawdę, ten karci surowo. Kto to powiedział, Piotrze? Pomyślałbym sobie, że Markiz de Sade, ale podejrzewam, że powiedział to pisowiec Czarnek, kulowski kato profesor, który z niewiadomych powodów pełni funkcję ministra edukacji w Polsce. Tak, dla mnie to jest, facet jest współwinny temu morderstwu, bo wiesz, to mówimy o Czarnku, ale z drugiej strony, po stronie w cudzysłowie opozycji, mamy Mencela, który twierdził, że bić należy, bić wolno, a granice tego, jak mocno powinien wyznaczać sąd. Okazuje się, że sąd nie zawsze ma szansę wyznaczyć granice. W wypadku Kamila granicę wyznaczy patolog, bo dziecko zostało zabite. I właśnie jakby wyznaczyła się chyba dobry kierunek rozmowy. Oczywiście tymi bezpośrednimi sprawcami są rodzice. Znamy trochę życiorysy tych rodziców. To są ludzie
z marginesu, nie ukrywajmy. Tak, bardzo prości. Ta dziewczyna, w cudzysłowie znowu matka, albo ta kobieta, która urodziła to biedne dziecko i jeszcze czworo innych dzieci, wyglądała na, u nas się to nazywa learning difficulties, opóźniona w rozwoju. Chłopak też miał, ten ojczym, ten potwór, który to dziecko zabił, też miał trudne dzieciństwo, podobno spowodował wypadek, w którym zginęła jego siostra, kiedy był jeszcze dzieckiem, problem z alkoholizmem, więzienie, przemoc i tego typu rzeczy, ale wiesz co, to jest tak, że ludzie z marginesu zawsze są, bo każda kartka ma margines, tak? Każde społeczeństwo ma margines. No ale czy marginesem, jakby czy do marginesu nie dopisać właśnie Czarnka, właśnie Menzla, właśnie ludzi, którzy uważają, że dzieci należy bić, że to jest zgodne z jakąś doktryną, wydaje mi się, że fałszywie podpierający się chrześcijaństwem, bo nie przypominam sobie, by Jezus kiedykolwiek mówił o biciu dzieci i to są jakby takie nadinterpretacje, wiesz, to też może jest trochę tendencyjne, ale bardziej Piotrze, wejdę ci w słowo. Jest z Jezusem w tle, nie? Wejdę ci w słowo. Jak wiesz, jestem osobą wierzącą. Jak wiesz, nie jestem ślepo wierzącą, tylko jestem wierzącą osobą myślącą, czytającą. I teraz ktoś, kto mówi, że i gdzieś tam w tle się przewija, czy wśród kleru, czy gdzieś zambony, czy coś w tym stylu, że trzeba karcić dzieci, że tak nakazuje katolicyzm, to nie jest katolik, Piotrze. On nie zna, ma zerową wiedzę na temat Ewangelii, na temat Starego Testamentu i tak dalej. Dla mnie na przykład zawsze wyznacznikiem jest takie, nie wiem na ile jesteś, wiesz, zorientowana, ale takie wydarzenie z życia Jezusa, z czasów, jak już nauczał, że nie chciano wpuścić dzieci do świątyni. A on wtedy powiedział, pozwólcie dzieciom przyjść do mnie. Wiesz, ja też przypominam sobie inne słowa, chociaż ja jestem w ogóle niewierzący, natomiast przeszedłem przez cały ten proces edukacji religijnej w szkole, nie w szkole akurat, w sadze katechetycznej. Pamiętam, że były takie słowa o tym, że co uczyniliście najmniejszym, najsłabszym, to mnie uczyniliście. Tak, dokładnie tak. Jeżeli Czarnek czy Menzel mówią o biciu dzieci, to mówią o biciu Jezusa, tak? Dokładnie tak. Jakby, i to nie jest nadinterpretacja, tylko to jest wprost stosowanie Nowego Testamentu. To jest właśnie takie podejście, należyte podejście do nie wiem, kto nas tam słucha, ale to jest takie należyte podejście do kwestii wiary. Ja jestem tym pokoleniem, które czasami dostawało w pupę, nie? Takie były wtedy czasy i tak dalej. Ale mając w świadomości to, jakie to było upokorzenie, ja teraz mam lat 70, ale ja to pamiętam, że to było niesamowicie upokarzające. To ja nie mam dzieci, ale gdybym miała, moja ręka by nigdy się nie podniosła na dziecko. Ja mam w rodzinie dużo dzieci, u sióstr i żadna z nich nie stosowała kar cielesnych. Żadna. Wiesz, ja mam... Po to mamy dany rozum, narząd mowy, żeby rozmawiać. To dziecko trzyletnie, dwuletnie, to już jest człowiek, który słucha, rozumie, zapamiętuje. Ale wiesz, to jakby... trzeba robić mądrze, logicznie, z sercem. Znaczy, ja powiem tak, że ja z kolei mam dziecko w wieku zamordowanego, zabitego chłopczyka. No i to ta śmierć mnie bardzo dotknęła, bo wiem. Stasia zniknęła. A, Stanisława zniknęła.
No więc spróbujemy jakby odnowić połączenie. Nie wiem, coś się stało. Może zaraz się pojawi. O, jest, jest z powrotem. Ale już jesteś. O, jesteś. Ja chciałem tylko powiedzieć tak, że ja z kolei miałem to szczęście w życiu, że mama nigdy mnie nie biła. I jakby nie będę oceniał u siebie, na kogo wyrosłem, ale mam 8-letniego synka, mam 13-letnią córeczkę i też nigdy ich nie uderzyłem i przyznam się szczerze, że pomimo tego, że nie stosowałem kar cielesnych, nigdy nie miałem poczucia, że moje dzieci są niegrzeczne, krnąbrne, że muszę je uderzyć. Wydaje mi się, że tak jak ty mówisz, że po to mamy serca i języki, żeby po prostu wychowywać dzieci w jakimś takim szacunku do siebie, ale też do nich, jakby szanować ich i ich integralność, ich cielesność i ich godność tak naprawdę. To, co mówi Czarnek, jest, jakby to powiedzieć, jest przestępcze. Tak, tak. Znaczy, ja wiem, skąd on to wziął, bo powiem ci tak, że część Kościoła katolickiego w Polsce tak naprawdę nie jest chrześcijański, tak naprawdę nie jest monoteistyczny i tak naprawdę nie jest Kościołem Chrystusowym, ponieważ jest to jakby pogańska wiara z tysiącem bożków, gdzie bożkiem, tak, gdzie bożkiem jest arcybiskup, proboszcz, wikariusz, prezes partii politycznej, czy poślina upośledzona z Opola, o którym mówią dzban, czy jaki inny poślina. I w każdym razie to jest dla nich religia i ona nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem, poza nazwą. Tak. Piotrze, ja uważam, że kwestia kar cielesnych jest upokorzeniem dla osoby karanej, ale też jak sobie gdzieś tam głębiej się nad tym zastanawiam, to myślę, że jest to również, kiedyś powiedziała mi moja koleżanka, która skarciła swoją córkę i ona później mi powiedziała, że ona to tak przeżywała, że ona to zrobiła bardzo źle i ona się czuła również upokorzona, ale to musi być człowiek myślący. Ale wiesz co, to się bierze z tego, pamiętasz, czasami było tak, że telewizor się psuł, tak? Taki starodawny, czarno-biały, trzeba go było tak walnąć, tak? I on wtedy czasem zaskoczył, tak? Ale po pierwsze, dzieci to nie telewizory. Po drugie, popatrz, 30-paroletni chłop, czy nie wiem, ile ten Czarnek ma, ale gdzieś tam jest 50-letni chłop i 5, 6, 7, 8-letnie dziecko. Jaka jest różnica? To jest tak jakby, powiedzmy, Czarnka kopnął słoń, tak? Tak jest mniej więcej ten... Po prostu nie można bić dzieci. No, to jest duże no-no. Oczywiście kiedyś stawiano bańki i ludzie wierzyli, że to leczy. Kiedyś po prostu walono w telewizor i uważano, że się w ten sposób naprawia. Puszczano krew, tak? No, ale mamy XXI wiek i troglodyci powinni być tylko w książkach do historii, tak? Piotrze, normalnie według ewolucji, przepraszam, że się wypowiem, bo się zdenerwowałem. Nakręciłeś się. Tak, nakręciłem się. Neandertalczycy wymarli i po prostu jakimś takim zaburzeniem tego są pisowcy dla mnie. To jest po prostu... Tak. I pisowcy, i ci konfederaci, moim zdaniem, po prostu już dawno powinni, powiedzmy, odejść do prehistorii 40 tysięcy lat temu, do jaskini wracaj, Czarnek, a nie do Sejmu czy do rządu. Jesteś jaskiniowcem, eksponatem muzealnym, ostatni Neandertalczyk. Piotrze, jeszcze jedna rzecz. Zresztą, chociaż nie wiem, trzeba byłoby testy zrobić. Jeszcze jedna rzecz, do której muszę wrócić też do historii w sensie. Jeszcze za czasów tej koalicji Platforma PSL obowiązywało zupełnie inne prawo rodzinne. Zupełnie inna zasada o jak gdyby ochrony dzieci. Wtedy PiS, idąc do wyborów, jednym z tych punktów programowych było to, że oni zwrócą rodzinom dzieci, bo oni uważali, że zabiera się dzieci rodzinom biednym. Wtedy było znacznie prościej,
To wszystko, jak na przykład wpływa jakiś meldunek, jakaś informacja, że dziecko jest krzywdzone i tak dalej, to sądy nie bały się podejmować decyzji takiej, że przynajmniej czasowo się dziecko zabierało gdzieś do zastępczej rodziny, rozmowa z psychologiem i tak dalej, wywiady środowiskowe i wtedy była podejmowana decyzja po jakimś tam procesie rozpoznawczym. I nie było wtedy tyle tych przypadków. Naprawdę, Piotrze, statystyki mówią, że nie było wtedy w Polsce tych przypadków. PiS doszedł do władzy, znacznie zmienił prawo rodzinne, właśnie, że to wtedy nastąpiło takie masowe odbieranie dzieci przez rodziny, nie zawsze w porządku rodziny. Między innymi takie rodziny jak ta matka, która patrzyła, jak jej konkubent, czy mąż, czy jak tam, nie wiem, czy oni byli w związku, czy nie byli legalnym, takim sformalizowanym. Matka patrząca, jak dziecko jest oblewane wrzątkiem, jak jest sadzane na rozgrzanej płycie kuchennej, jak ma łamane ręce, nogi. I matka na to patrząca, ja sobie nie wyobrażam, kim jest ta matka, Piotrze. Znaczy, wiesz, ja tylko mogę powiedzieć tak, że to jest moje domniemanie. To jest po prostu opóźniona w rozwoju osoba. Wiesz, kilka lat temu oglądałem taki reportaż, chyba też w TVN-ie, o kobiecie, która do momentu porodu nie była świadoma, że jest w ciąży i, przepraszam za kolokwializm, wysrała dziecko do wiadra, do którego się normalnie załatwiała, myśląc, że się załatwia. No i odłożyli to dziecko z boku, wezwali do niej pogotowie, bo brzuch ją bolał i dopiero lekarze zauważyli niemowlaka płaczącego gdzieś w przedpokoju, w zimnym mieszkaniu, bez kanalizacji, bez ciepłej wody, umazanego odchodami tej kobiety. I wiesz, był wywiad z tą kobietą i ona była po prostu totalnie opóźniona w rozwoju. Nie miała świadomości o tym, co się ciąża, jak to przebiega, co to jest okres, z czym się wiąże kontakt seksualny. Natomiast znała pacierz, wiedziała, kto to jest ksiądz proboszcz, wiedziała, jak się przeżegnać, jak dać na ofiarę, jak przyjąć księdza po kolędzie. Bo my tak naprawdę mamy mnóstwo ludzi, którzy są po prostu zaniedbani, prości, ale zaniedbani też, bo wiesz, my rozmawiamy o czymś takim, że zawiodła opieka społeczna, zawiodła coś tam, mamy tego jakby sadystyczne poglądy ministra edukacji. Mamy prezydenta, który tworzy taką atmosferę, że na wniosek ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego pana Ziobry ułaskawił pedofila, który gwałcił własne dziecko, żeby móc z powrotem zamieszkać z tą kiedyś gwałconą kobietą. I oczywiście telewizja polska pokazała, że to na wniosek rodziny. Wiesz, to jest tak paranoiczne, Piotrze, że to nikt by mi w to nie uwierzył, gdybym to powiedział w Anglii. Piotrze, my mamy rzecznika praw dziecka, przecież jest taka instytucja. Znaczy mamy pana, który się tak przedstawia. Tak, jest taka instytucja w Polsce, która się nazywa Rzecznik Praw Dziecka, który też uważa, że nie jest niczym złym kara cielesna, czyli klaps. Mhm. Rzecznik Praw Dziecka, dla którego najważniejsza jest ochrona życia poczętego. Mhm. Później jak już się dziecko urodzi, to jakoś to będzie. Można je zabić, polać tym. Tak. Wiesz co, mnie też wkurzył niejaki Ziobro, który mówił o tym, że należy faceta skazać na śmierć. Nie, to nie jest dosłowne, taki był sens tego, tak to zrozumiałem, że niestety nie ma kary śmierci. Ale kogo by na tą karę śmierci skazał? Czarnka, który nawoływał do bicia i ktoś jakby zbyt prosty zrozumiał?
Szczerze mówiąc, nie lubię Czarnka, ale nie uważam, że powinien wisieć. Nie wiem, czy Ziobro jego konkretnie miał na myśli, czy tylko tego bezpośredniego zbrodniarza. Mi się to, ja wiem, że to jest argumentum ad Hitlerum, ale mi się to kojarzy właśnie z II wojną światową i później jak posadzili tych wszystkich nazioli w Norymberdze na procesie, to nikt z nich, że tak powiem, bezpośrednio żadnego Żyda nie zabił, tak? Ale oni po prostu byli za to odpowiedzialni. Tak samo dla mnie współodpowiedzialny za śmierć tego chłopca jest właśnie Ziobro, który teraz umówił, że wykonamy, tak ja to zrozumiałem, wykonamy wyrok śmierci na matce i ojczymie, którzy zakatowali dziecko i mamy czyste ręce. Nie, tak. Ziobro jest współodpowiedzialny, bo to on razem z panem Dudą, Andrzejem, powszechnie zwanym czasem prezydentem, ułaskawili pedofila, który gwałci własne dziecko i stworzyli atmosferę przyzwolenia na przemoc, na pedofilię dla dzieci. Tak. I nawet jeżeli to było o 5 dni, a było dużo więcej kary i to się liczy, bo to nie chodzi o to, że on, to jest po prostu danie ludziom przykładu. Pedofilia, okej, zasługuje na łaskę prezydenta, abstrahując od tego, że moim zdaniem ten człowiek nie jest prezydentem. Piotrze, w naszym kraju, w moim kraju, twoim również po części, bo jesteś trochę... Mieszkasz tam, jesteś Polakiem, ale w naszym kraju, Piotrze, od jakiegoś czasu wszystko stanęło na głowie. Od 2015. Przygotowanie do życia w rodzinie, takie zajęcia uświadamiające i tak dalej. Prezes krzyknął, że to jest seksualizacja dzieci. I że nie wolno tego robić i jest okej. Okay. Natomiast jest u Rydzyka w Toruniu jakaś impra, tak to nazwę. Siedzą sobie biskupi, Duda, Morawiecki i tak dalej. I takie zdjęcie krąży w internecie. Ono jest straszne dla mnie, Piotrze. To zdjęcie jest straszne. Takie oblechy siedzą, oblechy. Siedzą i patrzą na te dziewczynki z baletu, nie z baletu, nie wiem. Ale gdzie, przyjrzyj się na to zdjęcie. Na ich krocza, tak, wiem. Ale wiesz, Duda całkiem niedawno zaczął komentować stroje nastolatek, tak? Niejaka Roxana Węgiel, 18-letnia gwiazda muzyki popularnej z TVP. Osobiście nie znam, ale znam pana Dudę, tak? I przeczytałem, kto to jest Roxana Węgiel. Natomiast pan prezydent Duda właśnie wypowiadał się na temat jej kreacji, tak? Na płacimy temu gościu, żeby właśnie na swoim oficjalnym profilu na mediach społecznościowych pod jakby postami nastolatek rozpatrywał kwestie, jak powinny być ubrane, czy za bardzo wyzywająco, czy nie. Moim zdaniem oni wszyscy są po prostu skrzywieni. No tak, oni są wszyscy pokrzywieni. Zobacz, tak. Nie wiem, bo ta sprawa została zamieciona pod dywan tam w Rzeszowskim, czy gdzieś to było, co Kuchciński był zamieszany w używanie 14-latki, tak to nazwę brutalnie. Mhm. Tak. Było głośne swego czasu i nagle ucichło. No bo zamordowany został świadek w więzieniu, tak. No, znaczy się sam zamordował. Wiesz, powiesił się leżąc w łóżku. No. Handlarz bronią do Albanii się skremował, także no okej. Ale wiesz, bo odbiegamy trochę od tematu, bo tak. Ja ci powiem, jeżeli powiedzmy handlarz bronią, to jest sprawa dla prokuratury, ale tutaj jest jakby dużo więcej, bo sytuacja jest taka, że z tego, co donoszą media, było bardzo dużo wysłanych do sądu wniosków w sprawie tej rodziny. Wiadomo było, że ta rodzina jest patologiczna, bo nie wiem, czy wiecie wszyscy państwo, nie wiem, czy ty wiesz, że ten chłopczyk już kiedyś uciekł w listopadzie ubiegłego roku. On kilka razy uciekał. Tak. Teraz wychodzi, że on kilka razy uciekał. Tak.
I wiesz, i sytuacja wygląda w ten sposób, że gdyby raz się to zdarzyło w Wielkiej Brytanii, to na 100% to dziecko trafiłoby do rodziny zastępczej i tą rodziną zająłby się psycholog, psychiatra może w tym wypadku, bo moim zdaniem takie zachowanie, takie znęcanie się to jest objaw, że tak powiem, totalnego psychicznego skrzywienia. I oczywiście nie podejmuję się diagnozować człowieka, bo go nie znam, nie widziałem, nie mam kompetencji. Natomiast potrafię jakby wyobrazić sobie, że nikt normalny w ten sposób nie tylko do dziecka, ale do nikogo, do żadnego innego stworzenia się nie zachowuje, nie polewa go wrzątkiem, nie przypala papierosem, tak? I tak to wygląda. Podejrzewam zresztą, że gdyby polał wrzątkiem psa, by szybciej trafił do więzienia niż w wypadku tego biednego dziecka. Tak, tak to Piotrze, wygląda. Najbardziej przykre jest dla mnie to, wiesz, to jest kolejne dziecko w Polsce, które zostało zakatowane. Mhm. Ta sprawa jest głośna. Podejrzewam, że też gdzieś by tam cichutko było załatwione i tak dalej, gdyby dziecko nie trafiło do tej kliniki, gdyby to nie wyszło do mediów. Ale takich przypadków, tu 3-miesięczne, tu roczna dziewczynka, dziecko, po badaniach okazuje się, że gwałcone przez konkubenta matki. Piotrze, no tak, tak, tak jak w wypadku... Strasznie. Tak, tak jak w przypadku, gdzie Duda łaskawiał, tak? Gwałcony tak, przez ojca. Tak. No, dzieją się rzeczy straszne, a mnie najbardziej dzisiaj, jak przyjechałam z Warszawy i włączyłam telewizję, i akurat trafiłam właśnie na konferencję, najpierw była konferencja Morawieckiego. Jakie oni widzą teraz wyjście? Właśnie i wszyscy, już teraz cały PiS gra jak gdyby, bo wiemy dobrze, że Kaczyński, Jarosław, on był zawsze za karą śmierci. Zawsze ten człowiek był za karą śmierci. I on dąży do tego, żeby to jednak zmienić i żeby tą karę śmierci wprowadzić. Jestem absolutnie przeciwna. Nawet tych zwyrodnialców, którzy katują, mordują własne dzieci, ja bym im nie dała kary śmierci nigdy w życiu. On ma żyć. On ma myśleć. Wiesz co, ja powiem o jeszcze jednej więc różnicy. Tym my, ja i wielu, mam nadzieję, Polaków i ludzi cywilizowanych różnimy się od tego przestępcy, który zamęczył, zakatował to dziecko, że my nie zabijamy. I Kaczyński, czy Ziobro, czy ktokolwiek inny, czy Czarnek nawet, nie wiem, jakie są jego poglądy na karę śmierci, ale w każdym razie każdy, kto jest za karą śmierci, bliżej jest do tego mordercy, który zabił to dziecko, niż do mnie. Tak mi się wydaje. Jestem Piotrze, o tym głęboko przekonany. W kraju nazywanym katolickim, gdzie katolików jak gdyby powinni się stosować do przykazań, jest przykazanie nie zabijaj. No jest, ale mamy głęboką tradycję palenia tak. na stosie ludzi, tak? Tak. Nie tylko polewania wrzątkiem, to robili tak. chrześcijanie, katolicy. Katolicyzm tak. w Polsce był wprowadzony siłą. Tak. Tych pogan, którzy się nie chcieli podporządkować, mordowano. U Jasienicy są opisy o tym, że nacinano brzuch, wyciągano kiszki, przybijano do drzewa i podpalano, i oni biegli i wyrywali sobie kiszki. Tak wprowadzano to chrześcijaństwo. No ale ja szczerze mówiąc, po 2000 lat blisko, tak, od tamtego czasu czuję się jakby bardziej cywilizowany. Różnie się wydaje. Wydaje mi się, że się różnię bardziej od Neandertalczyków i małpy niż ci, którzy chcieliby takie prawo średniowieczne, ten powrót do korzeni stosować. I szczerze mówiąc, nie możemy im zostawić kraju. Bo jeszcze nawiążę do tej konferencji najpierw Morawieckiego, a później Ziobry. Dlaczego oni teraz tak wyskakują z tymi konferencjami i dlaczego wyskakują z tymi propozycjami nie do odrzucenia, nazwijmy je? Otóż przeprowadzono badania i Piotrze, gdzieś poczytałam dzisiaj w internetach. Wiesz, co się okazuje? W obrębie 40% naszego społeczeństwa jest za karą śmierci.
No tak, no tak, ale I oni teraz, i to jest takie dla mnie bolesne i straszne, że ci faceci robią sobie na śmierci tego dziecka PR. Oni znów tańczą na trumnach. Tańczą na trumnach już od tylu lat, od 2010 roku, jak zaczęli taniec na trumnach smoleńskich, ciągle im coś takiego wpada, że oni na tych trumnach tańczą i zdobywają poklask właśnie tych ileś tam procent społeczeństwa, którym to pasuje. Mi to nie pasuje, Piotrze, ja się na to znaczy, nie godzę. Nie, Stanisławu, ja ci powiem coś innego, że rzeczywiście ten 41% jest, ale faktem jest, że jeszcze kilkanaście lat temu, kiedy badano, to było 50 kilka procent. Także jest ten postęp, jakby społeczeństwo w Polsce wbrew jakby wysiłkom polityków PiS się cywilizuje, że jest, ludzie są coraz mądrzejsi, coraz bardziej świadomi. Wiesz, ten zbrodniarz Breivik, który tyle dzieci zamordował, tak? Wysadził pół Oslo w powietrze, siedzi w więzieniu. Pewno nigdy z niego nie wyjdzie, ale uważam, że właśnie to pokazuje tą wyższość Norwegii nad ludźmi pokroju Putina, czy tymi, którzy chcą wprowadzać karę śmierci w Polsce, bo jakby zabijając tego człowieka, nie rozwiązujemy problemu. Ja wiem, dużo ludzi pisze o tym, że dla takich nie powinno być miejsca w społeczeństwie. Ja się z tym zgadzam, ale powinniśmy ich izolować i karać, a nie mordować, bo to nas, tak jak mówię, odróżnia od nich, że my nie zabijamy. Jesteśmy cywilizowani, mamy prawo być państwem, a nie, powiedzmy, hordą, bandą, czy jakimś tam przy głupim reżimem, który szuka zemsty, bo ta zemsta nic nie pomoże, bo ten człowiek zabił dlatego, że mu pozwoliliśmy na to, tak, dlatego, że nie było reakcji policji, dlatego, że policja zamiast z wysięgnika sprawdzać, co się dzieje w domu tego chłopczyka, z wysięgnika sprawdzała ciebie, tak mówię, nawiązuję do tego, ile pieniędzy to chore państwo pisowskie wydaje na opresję wobec opozycji, wobec ludzi, którzy nie są groźni, olewając ludzi groźnych, tak? Bo krew na rękach, bo komendant policji wysyła setki, tysiące policjantów do ochrony dzisiejszej miesiączki prezesa, a nie ma policjantów, którzy by chodzili po domach i sprawdzali dzieci. Nie szkoli się policji z tego typu rzeczy. Piotrze, i właśnie tutaj widzisz, on kilkakrotnie uciekał z domu, policja go jak gdyby znajdowała, nazwijmy to, i co robiła policja? Policja go odstawiała do tego właśnie domu, jeśli to może, tego nie można nazwać domu. Policja go odstawiała w miejsce, gdzie on był katowany, stopniowo mordowany. Ja dzisiaj, prowadząc to nasze wydarzenie miesięcznicowe, ponieważ było nas 14 osób. Współprowadzać, bo tam jeszcze Kaczyński był. Nie? No, tam nie liczę Kaczyńskiego. Nas było 14 osób, Piotrze, a policjantów było ze 200. No tak, a przy tym chłopcu mordowanym tak, nie było. Ja właśnie nawiązałam do tego. Powiedziałam, kochani, mundurowi, stoicie tutaj, pilnujecie nas, jakbyśmy byli zbójami, kiedy my stoimy pokojowo, chcemy tylko coś powiedzieć, a w tym czasie może jakiś zwyrol morduje dziecko, może ktoś okrada czyjeś mieszkanie, może gdzieś na ulicy, bo wczoraj w domu dziecka chłopiec zamordował dziewczynę i tak. 5 ranił. Może tam byście powinni być właśnie. Nie tu pilnować, żeby pomnika. Dbać o dobrostan jakiegoś starego gnoma z Żoliborza. No tak. Tu, dlatego mówię, że tu postawione jest wszystko na głowie od jakiegoś czasu. Nie ma skupienia się. Słuchałam mądrej wypowiedzi takiej pani psycholog tu w telewizji i ona powiedziała też, gdzie tkwi też jakiś błąd i źródło takiego, to co się dzieje. Dziecko nie jest traktowane podmiotowo. Jest, u nas się mówi rodzina,
Dziecko stanowi własność rodziców. Nie jest członkiem rodziny, tylko jest własnością rodziców. Tak Wiesz co, to jest pozapisywane i tak jest zakodowane w mózgach ludzi. Czy nie, ty ale widzisz, potrafisz powiedzieć o twoich dzieciach, że to jest twoja własność? Nie, no oczywiście, że nie, ale ja ci powiem, że trochę jednak przeceniasz ich, bo moim zdaniem to wygląda w ten sposób, że całe państwo jest podporządkowane opresji w stosunku do obywatela i utrzymania przy władzy w tej, w cudzysłowie, elity, a ja powiem po prostu tego marginesu mentalnego, intelektualnego i społecznego, który stanowi właśnie nasza obecna władza. Bo ja wiem, że mamy inne zdania na ten temat, ale kiedy ta dziewczyna domańska napisała coś na internecie, to jej od razu odebrali dziecko. Tak? Przyjechała milicja i wszyscy mówi, dobrze, policja zrobiła, zabrali jej dziecko, wstawili do domu dziecka, bo powiedziała, widzisz, że chce się zabić. Tu się nie zgadzamy, a ja uważam, że policja zrobiła dobrze. Tak, tylko że widzisz, motywacje nie były takie, że znaczy możemy się w tej kwestii nie zgadzać, czy zrobiła dobrze, czy niedobrze, ale umówmy się, że motywacje policji nie były po to, żeby pomóc dziecku, tylko żeby dowalić matce. Bo gdyby tak było, to Piotrze, tak samo pomogliby Kamilkowi. Dobrze, nie tak do końca, natomiast będę broniła swojego zdania, abstrahując od osobowości Angeliki, abstrahuję od tego, bo nie chcę, wiesz... Ale nie, no, jasne, tylko nie widzisz... Natomiast Piotrze, chcę zestawić to teraz w tym kontekście tego Kamila. I teraz popatrz, ona nie raz to pisała o tym tak zwanym samobójstwie rozszerzonym. Ona nie raz to pisała. I teraz pomyśl sobie coś takiego. Jeśli ona by to faktycznie zrobiła, a nie wiesz, czy to napisała tak sobie, bo tak jej teraz przyszło do głowy takie coś napisać, poruszyć społeczność facebookową, rozumiesz? Czy ona napisała, bo ona naprawdę chce to zrobić? Nie, bo mówimy na różne tematy. Ja wcale nie chcę powiedzieć, że policja źle zareagowała w tym wypadku. Ja chciałem powiedzieć, że ona zareagowała tylko dlatego, że matka miała napięku z policją. Tylko dlatego, bo w przypadku Kamila, tego zamordowanego ośmiolatka i tysięcy innych dzieci, mają to po prostu w nosie, tak? Że są sytuacje takie, ja nie wiem, czy dotarł do ciebie ten film, ale biega po internecie film i nie wiem, na ile jest autentyczny, ale jeżeli jest autentyczny, to jest skrajny skandal, że w MOPS-ie pracują kobiety, które mają założone niebieskie karty. Jeżeli tak jest, jeżeli mamy rzecznika dziecka, który z wykształcenia jest prawnikiem kanonicznym i rzeczywiście w kwestiach dzieci się nie wypowiada, natomiast zajmuje się zakupem Pegasusa, no to wygląda to na tym, że mamy po prostu kompletnie niekompetentnych urzędników. I teraz wracając do tego, brak kompetencji urzędników to nie jest tylko ich wina, bo wygląda to w ten sposób, że ja pracuję w podobnym systemie w Wielkiej Brytanii, zajmuję się terapią zajęciową. Ja mam co roku szkolenia i z prawa, i z psychologii i mamy świetnie jakby rozwiązany ten problem, co zrobić, jak na przykład spotkasz dziecko, które jest podrapane. Ja słyszałem o sytuacji, że wyjechała brytyjska rodzina do Szwecji w zimie na jarmark, tatuś publicznie dał klapsa dziecku w trakcie jarmarku, został aresztowany, rodzina wróciła na święta już do Wielkiej Brytanii, a tatuś jeszcze odsiadywał krótki wyrok, tam chyba 7-dniowy aresztu w Szwecji. No i wiesz, trochę byłem tym zdziwiony, ale jakby z perspektywy tych wydarzeń to uważam, że tak powinno być, że tak naprawdę nie ma najmniejszej potrzeby, żeby kogokolwiek bić, ani dzieci, ani dorosłych, ani protestujących pałkami teleskopowymi. A mamy taką sytuację, że tego typu ludzie, w cudzysłowie chyba raczej, są przy władzy, trząsą naszym krajem i mamy taką sytuację, że mamy ofiary, tak? Ofiary w ludziach. Na przykład ten Kamil moim zdaniem jest też po części ofiarą systemu i właśnie tutaj oskarżam Dudę,
Mencla, Kaczyńskiego pana ja oskarżam. Kaczyńskiego, tak, Ziobrę. Ziobrę, tak, no Ziobra, no kurczę, co nam da to, że on zabije tego, skaże na karę śmierci tego ojca, ojczyma, tego potwora, który zabił to dziecko, nic nam to nie da. To po prostu wyżyje się, przepraszam, pokaże się jako szeryf, ale dziecko, innych dzieci to nie ochroni, bo on go nie dlatego pobił i znęcał się, bo nie ma kary śmierci. Dlatego, że jest taka atmosfera, że tak jak mówiłaś, prawo nie działa. Prawo działa tylko w wybranych momentach, kiedy jest to na rękę władzy. Jeżeli po prostu ksiądz czy marszałek lotnictwa dopuszcza się pedofilii, nie ma sprawy, ale jeżeli jest sprawa bardzo, bardzo głośna i nie uda się zamordować świadków, no to wtedy tak jakoś tam próbujemy ukarać. Ale jeżeli to zrobi ktoś, powiedzmy, sprzeda tabletkę, to oczywiście kara więzienia i inne rzeczy, bo aborcja jest zbrodnią, a zabicie dziecka jest wypadkiem, który się zdarza, nauczyciele nie są winni, policja nie jest winna, winny jest tylko ten ojciec. Tak? Piotrze, moim zdaniem ludzie na pewnych stanowiskach, szczególnie właśnie takie stanowisko jak Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich, Minister Sprawiedliwości, ci ludzie powinni przechodzić skomplikowane badania psychologiczne. Naprawdę. To powinno być w jakiś naukowy sposób zbadane, czy on ma taką osobowość, że on może ten urząd piastować. To nie może być świr Kowalski, albo jakiś Korwin-Mikke, albo inny Braun, nagle dorwać się do jak gdyby zawiadywania pewnymi resortami. Tak samo i ten Czarnek, bo człowiek od edukacji, niezrównoważony psychicznie, bo on jest niezrównoważony psychicznie w moim pojęciu. Moim zdaniem to zwyczajna osobowość psychopatyczna, ale jakby mówię to jakby z własnych obserwacji i jakby nie wypowiadam się autorytarnie, na pewno powinien go ktoś zbadać i to nie psycholog, tylko psychiatra, dla dobra jego samego, tak? Ale tym bardziej, jeśli on ma piastować tego typu urząd. Naprawdę. On nie powinien piastować, człowiek, który nawołuje do bicia dzieci, który buduje, że tak powiem, filozoficzną teorię, taką ideologię, patologiczną ideologię, która ma uzasadnić maltretowanie dzieci, tak? Ma uzasadniać, bo ja się zastanawiam, czy dobry adwokat nie powiedziałby, przecież dzieci wolno bić, tak? To przecież Mencel mówił o tym, że dopiero w sądzie powinniśmy wyznaczyć, czy gdyby, bo wiesz, mówimy o dziecku, ale zdarza się, że urzędnicy państwowi zabijają, torturując więźniów, tak? Mówimy sprawa Igora Stachowiaka. I co było? Nadużycie, tak? Wiesz, zdarza się, że dzieci zabijają rodziców. No tak, zdarza się. Też jest masa takich przypadków. Jest masa takich przypadków. My ale po wiesz prostu... co, to jest zawsze tak jak wszędzie, tak jak na przykład w przypadku COVID-u. Na całym świecie ludzie umierali od COVID-u, ale w republikach bananowych, w Afryce i w Polsce umierało ich najwięcej, ponieważ tak. Mieliśmy najbardziej chory system, tak? Ponieważ tak. Byli leczeni wirtualnymi tymi respiratorami, ponieważ były maseczki, które się do niczego nie nadawały, ponieważ pieniądze przeznaczone na walkę, wiesz, jak skończyła się pierwsza fala COVID-u, to ten gościu, który był odpowiedzialny między innymi za te respiratory i za tą walkę, już tyle zarobił, że pojechał sobie na rejs po morzu, tak? Mówi o tym, tak. Nie wiem, jak to się nazywa. Bo musiał odpocząć, Szumowski. Szumowski, tak. Tak. No. I wiesz, i oni wszyscy po prostu są skoncentrowani, oni w ogóle nie myślą o Polakach, oni myślą tylko o sobie, a Polakom rzucają chłapy, żeby na nich głosowali, manipulują, zastraszają,
i teraz chcą stosować karę śmierci, bo wiesz, bo to jest tak, takie zwrócenie uwagi moim zdaniem na to, że to nie my jesteśmy winni, po prostu trafił się potwór, tak? A ja uważam, że potworami są oni, bo to oni tworzą te potwory, że właśnie takim doktorem Frankensteinem jest profesor Czarnek, który stworzył taką atmosferę, że dzieci wolno bić. I teraz jak ktoś sobie wypije, to może nie czuć różnicy, czy tylko to był klaps, czy tylko to był knockout od razu. I to wszystko jest właśnie tak, w ten sposób nakręcane. A najbardziej boli mnie to, że nie ma problemu ze znalezieniem czasu, pieniędzy i ludzi, żeby uczyć ludzi pacierza, ale nie uczy się już ludzi empatii, nie uczy się tego, że dzieci nie wolno bić, bo można im za mocno przyłożyć i zabić, że nie wolno dzieci polewać wrzątkiem. Tak? Ktoś powie, że to wszyscy powinni wiedzieć, ale okazuje się, że nie wszyscy wiedzą. I może trzeba to takim ludziom prostym, nie chcę używać słów, mówić. Trzeba dbać o tym i mówić o tym, że jak jest stosunek seksualny bez prezerwatywy, to może dojść do ciąży. Zresztą z prezerwatywą też, że jak jest brzuch, to nie jest wdzięcie, że należy się badać, tak? Tak. Mówię do tego przypadku kobiety, która urodziła do wiadra z fekaliami dziecko i nie była świadoma, że była w ciąży. Po prostu nasz kraj jeszcze wymaga bardzo, bardzo dużo pracy. Powiem szczerze, że chciałem też stanąć... Znaczy, Piotrze, PiS spełnił obietnicę z pierwszej kampanii wyborczej, opowiadali o Polsce w ruinie i w takim też stanie ta Polska teraz jest. Pod każdym względem. Ja nie mówię tylko o gospodarce. Pod każdym absolutnie jesteśmy względem... Jesteśmy bardzo podzieleni. Jest no. Tak. To jest po prostu ruina. Nie ma, podzielili społeczeństwo, nie ma, zlikwidowali takie więzi międzyludzkie. To jest po prostu, to jest coś strasznego. A jeszcze chciałem też powiedzieć, że niejaki Duda Andrzej, zwany prezydentem, to on się przyjaźnił z gwałcicielami, tak? Skazanymi wyrokami sądu. Z gwałcicielem. A no tak, no. Dzisiaj, nie wiem czy wszyscy wiedzą, ale Donald T., były prezydent amerykański, został skazany za gwałt. Tak. Tak. To była sprawa cywilna. Znaczy skazany, nie, to cywilna, przegrał sprawę, o, tak powiem. No, tak, tam chyba jest $1 milion, tak? Nawet się nie wsłuchiwałem. I chciałem też powiedzieć o jednej nadziei, bo Prawo i Sprawiedliwość nie jest niestety, albo na szczęście, albo jakkolwiek, nie jest zarezerwowane tylko dla Polski. Podobne, z podobnej sztancy, moim zdaniem Rosjanom, partie udało się robić w innych krajach. Między innymi była Prawo i Sprawiedliwość, partia w Pakistanie, która szła do wyborów z hasłami o suwerenności Pakistanu i o walce z korupcją. I przewodniczący tej partii, były premier, pan chyba Amir albo Imran Khan, został wczoraj aresztowany za korupcję. 140 zarzutów korupcyjnych miał i tak to wygląda. Daje to pewną nadzieję, że w kraju wbrew pozorom bardzo podobnym, bo też zdominowanym przez religię, u nas jest to ten taki, że tak powiem, politeistyczny katolicyzm, taka odmiana normalnego katolicyzmu i normalnego chrześcijaństwa, takie skrzywienie, tak jak Pakistan, który był zdominowany przez radykałów religijnych. No jeżeli tam się udaje w tym Pakistanie odebrać władzę populistom partii Prawo i Sprawiedliwość i jej kacyka postawić przed sądem za korupcję, z którą on deklarował walkę, to my mamy szansę, możemy wygrać. Piotrze, bardzo, bardzo mocno w to wierzę, że męczymy się, znaczy męczymy się z tą władzą do jesieni, rozumiesz? Wierzę w to, że emigracja pomoże nam wygrać te wybory. No, a jeżeli nam pozwolą. Jeżeli wam pozwolą. I że... I wiem, mam też świadomość, że
po odsunięciu ich i tak dalej, czekają nas naprawdę ciężkie i trudne lata, żeby to postawić na nogi. My musimy też w sobie taką świadomość mieć, bo to się nie stanie jak pstryknięcie, że już będzie wszystko dobrze. Nie. Jest tyle rzeczy do naprawienia i to się nie może stać od razu. A ja jeszcze chciałem postawić tezę, że gdyby ten ojczym, który zamordował to dziecko, w pewnym momencie w przeszłości miał kontakt, lepszy kontakt z psychiatrą, z psychologiem, tak, może trafiłby do zakładu i nie zabiłby tego. Gdyby matka była lepiej przygotowana do roli matki, gdyby zamiast świętych obrazków wieszała sobie tam obrazki swojego dziecka, które powinno dla niej być jakby przedmiotem może zamiast dwóch miłości. Godzin, zamiast dwóch godzin lekcji religii w tygodniu były dwie godziny lekcji do przygotowania do życia w rodzinie, w społeczeństwie, Piotrze, nie stałaby się krzywda nikomu. To nie prawda, miałam albo mniejszej liczby osób. Tak, nie miałam religii w szkole i z tego powodu nie jestem mniej wierząca. Naprawdę. A ja miałem, nie w szkole, ale właśnie no, dlatego, że ja miałem, nie jestem mniej miałam religii wierząca. W szkole i z tego powodu nic mi się wielkiego, nic mi się, wręcz przeciwnie, uważam to za totalny pozytyw. Religia nie powinna być w szkole. Jeszcze chciałem też naszych widzów namówić do tego, zastanówcie się, czy naprawdę, ja wiem, że pierwszy odruch serca, jakby moje dziecko ktoś skrzywdził, na pewno miałbym ochotę zabić, nie wiem, czy byłbym się w stanie powstrzymać, ale to naprawdę nas odróżnia od tych zbrodniarzy, od tych troglodytów, że my nie będziemy ich zabijać, tylko izolować do końca życia w trudnych warunkach. Ale niech to nie będzie zemsta, a kara. Niech to będzie kara po Piotrze, prostu. Jeśli jest prawdą ten przypadek jego z dzieciństwa i to, że on spowodował tą śmierć siostry, on już wtedy powinien być objęty totalną opieką psychologiczną. Zamknięty w zakładzie psychiatrycznym, podejrzewam. Albo zamknięty w zakładzie psychiatrycznym. On też był izolowany, bo z tego tam, z tej historii wynika, że chyba też odbywał jakieś kary więzienia. Przecież teoretycznie w więzieniu jest psycholog. Tylko oni nic tam nie robią. No mniejsza z tym. No. Znaczy trudno mi tu oceniać, natomiast jedno jest pewne, że powinniśmy przeznaczyć dużo więcej pieniędzy na psychologów, na psychiatrów, na pomoc rodzinie, a dużo mniej pieniędzy przeznaczać na przykład samochody elektryczne, których nie mam, to jakby nie na ten temat, ale dzisiaj mnie Ale to, Piotrze, że jeśli 15 ja milionów wydają na pensję w fabryce samochodów, której nie mam. Piotrze, jeśli ja mieszkam w mieście ponad 50 tysięcy, a tu jest pracowników socjalnych chyba 6, powiedz, co oni są w stanie zrobić? Nic, nic, a mało tego, nie mają środków. A jeszcze oni mają kupę papierkowej roboty. No. Więc tam powinno iść w tym kierunku działanie, wzmocnienie tych właśnie, nazwijmy to, tych dziedzin, służb i tak dalej. Warto może jakiś wolontariat, jakiś coś. Ludzie garną się do takiej pracy. Wiesz co, wolontariat, znaczy ja powiem tak, że generalnie im więcej pieniędzy wydamy na taką pracę profilaktyczną, na psychologów, psychiatrów, tym jakby lepiej to będzie dla społeczeństwa. To, ja, że mówię, ludzie... ja mówię wolontariat, wiesz, to mi teraz tak przyszło do głowy, w kontekście takiego asystenta rodziny. Rodzina jest z problemem. Jest to gdzieś tam zgłoszone w jakimś tym MOPS-ie, czy gdzieś tam to tak się u nas nazywa. I taki wolontaryjnie, taki opiekun rodziny zajmuje się tą rodziną. Ale wiesz, te wszystkie kierownicze, dobrze płatne stanowiska na ogół w tej chwili są po prostu miejscami... Zajmowane są przez PiS. Tak, kolegów Królika, Potoczków, tak. A nie oni to nasze kompetencje, tylko pochodzenie. Wypowiedział się chyba Dworczyk, czy któryś tam z nich, czy Kaleta, czy któryś z tych kakao, że
jak padło pytanie, dlaczego nie zatrudniają fachowców do opiniowania i tak dalej, to jasno było powiedziane, że nie zatrudniają, bo nie chcą pisać takich opinii, jak oni by chcieli. O. No tak. I tu jest pies pogrzebany w każdej dziedzinie, Piotrze. Smutny te ostatnie dni, dwa, czy to wczoraj się, przedwczoraj to się okazało, to są totalnie smutne dni, Piotrze. Dla mnie, mówię, jestem osobą, która nie ma dzieci, nigdy nie miała dzieci, aczkolwiek bardzo, ale to bardzo dzieci kocham. I jak coś tak, jak widzę na przykład, że beneficjentka 500+ siedzi, pije piwo, a jej szóstka dzieci biega po ulicy zasmarkana, to wiesz, jak mnie serce boli? Nie wiem, to znaczy ja powiem tak, że ludziom należy pomagać, ale wydaje mi się, że same danie im 500 zł to nie jest pomoc, to jest po prostu kupowanie ich głosów. Tak, dokładnie tak. Daj wędkę, a nie dawaj ryby. Daj wędkę do złowienia tej ryby. Stwórz możliwość, żeby ta kobieta mogła pójść do pracy, zarobić, będzie szanowała pieniądz i będzie, może też odpocznie w ciągu pracy od dzieci, przyjdzie, będzie jej bardziej kochała? Może. No tak, tak. Znaczy całe morze problemów i powiem tak, że o ile nasz kraj wystrzelił technologicznie do przodu, to socjologicznie, socjalnie jesteśmy strasznie zapóźnieni i bardzo cofani wręcz. Piotrze, my się technologicznie cofnęliśmy teraz. Naprawdę. 1 000 000 elektrycznych samochodów, 100 obwodnic, 1000 mostów i temu podobnych rzeczy. Piotrze, nie ma nic. Po prostu nie ma nic. No nie, mamy lotnisko w Radomiu. Tak, mamy lotnisko w Radomiu, dwa lotnictwa. I ruch Jarosława. Tak. Na 8 lat. No. Kończymy. Piasek się skończył. Bardzo dziękuję Ci. No, Piotrze, fajnie było pogadać, aczkolwiek wiesz, lepiej by było pogadać na jakieś wesołe tematy. No cóż. I przyznam szczerze, że tak, jestem przybita. Zmęczona dzisiaj jestem, bo wstałam 4 rano, żeby pójść zadać Jarkowi pytania. No. Ale wiesz, najgorsze jest to, że mam takie poczucie, że im to jest wszystko jedno, czy to dziecko żyje, czy nie żyje. Jedyny problem mają tyle, ile jak się nachapać, jak to i jak pozostać na wolności, bo już nawet nie wiem, czy oni chcą dalej być przy władzy. Oni będą się tego trzymali, bo oni dobrze wiedzą, że w momencie, kiedy tracą władzę, to część z nich niestety ląduje w tych więzieniach, które wybudowali. Niekoniecznie, część z nich zostanie pochowanych i skremowanych w Albanii. Część pojedzie do Albanii i się skremuje. Oni nie mają pieniędzy, tu nie trzymają w kraju, oni trzymają gdzieś w jakichś rajach podatkowych. I tylko nie wiem, czy samoloty wyrobią, żeby ich tam z tego lotniska w Radomiu powywozić. Ja ci powiem tak, że szczerze mówiąc, może chyba trochę ich nawet przeceniamy, bo wydaje mi się, że wiele z tych postaci to są po prostu tak głupi ludzie, że są marionetkami. I cały problem polega na tym, że tym marionetkom się sznurki poplątały teraz, tak, i wzięli się za łby, bo popatrz w tym na ten trybunał kulinarny pani Julii. Popatrz na to, co się dzieje, jak Ziobro wyciąga fikcyjny etat tej siostry Morawieckiego, jak mamy całą fikcyjną fabrykę, która kosztuje nas 15 milionów. Utrzymanie firmy produkującej samochody, której nie ma, kosztuje, ludzie biorą pieniądze, 100% fikcyjnych tych. Piotrze, sprawdź, ile kosztuje utrzymanie tego pastwiska w Baranowie i parę jeszcze innych rzeczy. Ile kosztuje odbudowa Pałacu Suskiego, jak ja go nazywam. Tam się nic nie dzieje, Piotrze. Ale tam jest ogromny zarząd z ogromnymi pieniędzmi, samochodami służbowymi. Nawet niektórzy mają mieszkania powynajmowane w Warszawie. No dobra. Kończymy już. Tak, dobra. Kochani, żegnam się do następnego razu.
Dzięki, Piotrze. Miejmy nadzieję, że będzie ciekawszy, No, taki miejmy nadzieję, że bardziej coś widzimy. optymistyczny temat, tak. No hejka. W kończenie jeszcze mam jedną wielką prośbę do Was. Jeżeli Wam się podobało, szerujcie ten materiał, piszcie komentarze, dawajcie lajki. Razem możemy naprawdę za więcej i Wasze opinie, Wasze lajki, Wasze komentarze bardzo pomagają temu kanałowi. Jesteście współtwórcami tego kanału, dlatego skorzystajcie ze swojego prawa i napiszcie, co o tym myślicie.